Co, ta się nie domyka? A few moments later. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy akcję Buraki. Właśnie wjeżdżam tutaj z nawozem. Tutaj zaraz po orce ten kawałek sobie uprawiłem. Także wysiewać nawóz będzie się dobrze. Czekałem cały dzień dzisiaj na to, żeby ten nawóz wysiać, bo mamy straszny wiatr. Teraz troszeczkę się uspokoiło, aczkolwiek jeszcze trochę tam wieje, no ale mimo wszystko teraz wieczorem chcę to rozsiać. Tutaj mamy wrzucony big bag polifoski piątki, było w przystępnych pieniądzach, to wzięliśmy taki NPK i właśnie wysiewam to teraz wieczorem. Gdzieś tam właśnie w okolicy północy ma zacząć już padać, więc zostawię to tutaj teraz, żeby troszeczkę na to popadało. Jutro ma się z kolei wypogodzić po tych nocnych opadach i fajnie by było, jakby właśnie to mi nasiąkło i jutro przed samym sianiem, bo być może jutro będziemy siać, chyba że tutaj chłopakom zejdzie nieco dłużej, to będziemy siać pojutrze, aczkolwiek jutro już to ruszę drugi raz agregatem i będzie przygotowane do siewu. Idę sobie jeszcze zobaczyć, czy mniej więcej w poziomie jest ustawiony ten rozsiewacz. Powinno być git. Powinniśmy lecieć. Ustawiłem taki szerszy kąt widzenia na kamerce, żeby może było widać cały kokpit, bo ostatnio jak montowałem jakiś filmik, to widzieliście tylko kawałeczek szyby, więc teraz może troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Zobaczymy zresztą. No i co? Lecimy z tematem. Sobie zobaczymy prędkość wałeczka. I wysiewamy około 250 kg na hektar. Jeżeli chodzi o ten rozsiewacz Woprol, no to co tu dużo mówić, polski rozsiewacz z sezonu na sezon, mimo że to jest dopiero jego czwarty sezon, teraz się zaczyna, można powiedzieć, wiosną, no to jakoś tak super zadowolony to z niego nie jestem.
Mieliśmy przed chwilą problem, bo te zasuwy, co otwierają się na dole, gdzieś tam, nie wiem, czy przyrdzewiało, czy coś, nie chciało się to zamknąć do końca, więc troszeczkę tam musieliśmy smarem w sprayu popsikać, rozruszać to. No od spodu zaczyna go już brać, mimo że staram się go myć po każdym użytku. Te miejsca, gdzie tam korozja się pokazuje, to staram się to jakoś zabezpieczać, no bo już się pokazuje. Z tego, co czytałem opinie o tych polskich maszynach, no to choćby skały srały, jak to się mówi, ciężko powstrzymać tą korozję w tych rozsiewaczach, bo wiem, że tam ludzie ropownicą psikają ropą, kombinują, a i tak gdzieś tam ta rdza się pojawia, także mam nadzieję, że zdążę go spłacić, zanim go zezłomuję. Tutaj już tak żartując trochę, a trochę nie. Pierwszy raz jak uprawiałem na szagę pod kątem i teraz mnie to strasznie myli, bo muszę jechać tak trochę pod innym kątem, a nie wzdłuż tych śladów, żeby trzymać się mniej więcej. Co do samego wysiewu w tym rozsiewaczu, to też już chyba o tym mówiłem kiedyś, że pierwszy rok próbowałem z tabeli ustawiać ten rozsiewacz, natomiast to nie ma rady, trzeba tak czy siak ustawić to doświadczalnie, można tak powiedzieć, ale sieje, na pewno szybciej się sieje niż tym lejkiem, co mieliśmy do tej pory. Jak na moje potrzeby, to w zupełności wystarcza, choć nadstawka jakaś by się przydała, żeby tam te dwa big bagi wsypać, a tak to jeżdżę z jednym baksem. Na szczęście wszystkie pola w obrębie gospodarstwa, więc daleko nie ma. No i co? I trochę wiało i tą wierzchnią warstwę owiało, jak widzicie, mocno się kurzy tutaj. Także fajnie, jakby przed samym siewem właśnie udało się jakiś deszcz złapać. No i siać też będziemy nieco wcześniej niż sialiśmy zazwyczaj, bo zazwyczaj to było okolice 5 do 10 kwietnia. Natomiast teraz mamy dzisiaj 27 marca i prawdopodobnie jutro, pojutrze będziemy siać. A, no i jeszcze mocznik będę tutaj rozsiewał, tak żeby tego azotu na start też dostarczyć. No i tyle, nie? Co tu dużo gadać? Co tu dużo nagrywać? Na ten moment to by było tyle. Widzimy się w dalszym etapie prac, także do później. The next day. No i uprawiamy pod buraki. Na dwa razy jest jeżdżone, bo jest jednak, kurczę, gruda miejscami. Muszę się jakoś schować od wiatru, bo strasznie wieje dzisiaj z nagrywania dronem, jednak nici. Tutaj mniej więcej widać, że też jest takie bardziej większa gruda do rozbicia pod te buraki. No cóż, co będzie, to będzie, prawdę powiedziawszy, ale dobrze by było, jakby to się uprawiło, ale mogę, żeby to się tym już uprawiło. No i co, i wierzchnia warstwa przeschła przez te wiatry, co to piździ, kurczę, trzeci dzień. No ale niby od jutra ma się wiatr uspokajać, na święta ma się zrobić nawet 24 stopnie u nas. Także tak to wygląda. No wilgoć jest, bo tutaj co tato agregatem przejechał, muszę jakoś kurtką zasłonić. No to widać, że za agregatem mokro się robi, mokra ziemia. No ale no minus taki, że przesuszamy tą ziemię, to fakt, jeżdżąc tak agregatem, raz, że trochę to uprawiamy, rozbijamy, a dwa, że no, że przesuszamy. Dobra, kończę gadać, bo no bo nic nie będzie słychać, tak piździ masakrycznie.
No i jesteśmy już w Jeleniu. Będę uprawiał tutaj po wczorajszej orce i z racji, że jest bardzo silny wiatr, suchy, no to strasznie szybko nam tą ziemię z wierzchu tutaj przesuszyło. Tak trochę śmiesznie to wygląda, bo widzę filmiki na YouTubie, jak chłopaki gdzieś tam się z innych rejonów Polski topią w polach, ciągają, wyciągają, a u nas już no, z wierzchu jest suchutko. Zresztą widzieliście przed chwilą, jak tato uprawiał, to normalnie zaciągnikiem już się kurzy, więc chcę to szybko uprawić z tego względu, że tutaj miejscami taka bardziej gliniasta ziemia się trafia, to bardziej z tamtej strony pola. Jak mi to tak zaschnie fest, to będę miał lipę później, żeby to uprawić do końca. Dobra, tutaj taki tip, który ktoś mi kiedyś sprzedał, że jak się jest bruzda, to tego nie wiedziałem, sam do tego nie doszedłem, ale ktoś mi w komentarzu napisał, żeby takie bruzdy zarównywać na złożonym agregacie. I faktycznie wtedy jest lepiej. Zaczniemy sobie od tamtej strony, tak nam będzie na dole wygodniej. Jeszcze tylko sobie monitorek skasujemy. Licznik zeruj. Ciach. Szerokość sprzętu 360. Ok. Dobra, teraz będziemy mieli w miarę rzetelne odczyty. Oczywiście tutaj nakładki będą, więc to i tak powierzchnia uprawy tutaj w komputerze wyjdzie mi wyższa, ale przynajmniej będę miał jakieś rozeznanie, jak wygląda spalanie i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, jakby przy pługu była jakaś włóka, wał, coś w ten deseń, więc mielibyśmy to z grubsza zrobione od razu. Tak to trzeba z agregacikiem przelecieć. Nie wypaść z ciągnika jeszcze przy okazji. Mam nadzieję, że do czasu, jak będziemy siać kukurydzę, to coś tutaj jeszcze deszczu spadnie i wtedy na drugi raz się już tak fajnie to uprawi, bo jednak po tym agregacie, w tych miejscach, gdzie taka skiba jest ostrzejsza, no to grudy zostają tak na jeden raz. A tegoroczny film, jeśli chodzi o buraki, to co oglądacie teraz, troszeczkę inaczej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku fajnie udało mi się to nagrać, bo całą ekipą, można powiedzieć, działaliśmy przy akcji buraki tutaj u nas we wsi. Znajomy pryskał, wujek siał, zresztą znajomy też trochę uprawiał i tak ta robota wspólnie szła. No w tym roku wygląda to u nas nieco inaczej, no bo w tym roku tak wyszło, że każdy tam, można powiedzieć, sobie robi. Właśnie przed chwilą to, co widzieliście, tato uprawiał pod te buraki i teraz podczepia właśnie naszego caputka
podsiewnik i on w tym roku będzie u nas siał. Także mam nadzieję, że to, znaczy na pewno coś jeszcze nagram, bo tutaj z tą uprawą to myślę, że dosyć szybko pójdzie i pojedziemy, coś tam go ponagrywamy, pogadamy, zobaczymy jak to mu idzie. Tak to wygląda. Robota idzie do przodu. Dobra, działam pomalutku. I widzimy się już podczas siewu. To więcej powiem odnośnie buraków. No, także chwila minęła i tutaj jak widać siejemy. To już nawet kawałeczek szefu obsiał. Poprzeczniak zrobiony. To już też kawałek przejechane. No a tutaj coś zaczyna się nam chmurzyć, więc nie wiem czy coś popada, czy coś nie popada. Aczkolwiek no nie wiem czy to dzisiaj uda się skończyć. Wątpię. Dobra, stanę jakoś tak tyłem, puste pole będę wam pokazywał, najwyżej jakieś przebitki będę wrzucał, żeby nudno nie było. I w tym roku właśnie chciałbym podejść do tej uprawy buraka cukrowego trochę bardziej rzetelnie. W sensie chodzi mi tutaj o sprawdzenie sobie kosztów i opłacalności tej uprawy, z tego względu, że miniony rok, miniona kampania była dosyć udana dla plantatorów tutaj w naszej okolicy. Dla tych, którzy mieli naprawdę dobre plony, to szczególnie udana. Cena za buraki była dosyć w porządku, chyba biorąc pod uwagę to, jak wygląda aktualnie rynek zbóż, no to te buraki naprawdę jakoś jeszcze tam niektórych podratowały i wyglądało to dosyć. My tutaj należymy do cukrowni Sydcuker w Przednie, w Świdnicy, można tak powiedzieć. No i z tego, co tutaj właśnie wychodzi, należymy pod zachód Europy, Niemcy, Holandia, więc nasze stawki są liczone po ich chyba wyliczeniach, z tego co się orientuję, przynajmniej tak na zebraniu było mówione. Więc naprawdę tutaj w tym rejonie myślę, że jakoś te buraki wyglądały. No a ja oczywiście nie prowadziłem w minionym sezonie takich dokładnych obliczeń, gdzieś tam to umknęło. No i nie mam wglądu, jak te koszty wyszły, jak wyszedł dochód, przychód. Wiadomo, że tam przychodzą jakieś rozliczenia z cukrowni. No, ale nie mam policzonych wszystkich kosztów, tak? Jeśli chodzi o nasiona, to oczywiście dostarcza je cukrownia i potem jest kompensata na fakturze. Tak, oni odliczają po prostu koszt tych nasion już przy wypłacie na koniec kampanii środków. Środki wypłacane za buraki są w trzech transzach, zaraz po zbiorze.
właśnie teraz w marcu. No i na koniec jest taka właśnie już stawka wyrównująca, czyli tam jak ten cukier cenowo wychodził, to oni właśnie wtedy dopłacają, wyrównują tak, żeby wszystko było git. No i w tym roku właśnie postanowiłem sobie liczyć dokładnie co i jak. Co do właśnie jeszcze tej cukrowni, to w tamtym roku można było jeszcze wziąć środki ochrony roślin, można powiedzieć, na konto cukrowni i oni potem też to odliczali przy fakturze, już przy wypłacaniu. Mieli podpisane tam jakieś umowy z kilkoma tutaj w okolicy punktami handlowymi i w tym roku już to nie obowiązuje. Także środki ochrony roślin kupujemy we własnym zakresie. I tak jak do tej pory głównie korzystaliśmy przez ostatnie 3 lata chyba, czy 4, ze środków, to chyba była ADMA, o ile dobrze nazwę mówię, firma produkująca. Chodzi mi tutaj o Power Twin, Goltix, no i Wenzar. W tamtym roku postanowiliśmy doglebowo od razu po siebie Wenzarem opryskać. Jakoś nigdy tutaj nie wchodzę na filmach w takie szczegóły. Nie czuję się zbyt mocny jako, kurczę, plantator i tak dalej. Jakoś nie uważam się za osobę, która mogłaby Wam jakąś konkretną wiedzę przekazywać. Tutaj raczej radziłbym się słuchać inspektorów, którzy nadzorują właśnie uprawę buraka cukrowego. A mnie tak można w ramach ciekawostki posłuchać. No i tutaj na telefoniku Wam to się wyświetli na ekranie w ramach takiego właśnie takiej ściągawki. Planujemy w tym roku trochę inną technologię. My tutaj jesteśmy z okolicy Kątów Wrocławskich i flora Praszka tutaj niedaleko nas, dosłownie 3-4 km od nas. W tamtym roku na polach u jednego rolnika stosowali pewną technologię ochrony buraka cukrowego, jeśli chodzi właśnie o herbicydy. No i pokazali nam to, jak to wyszło. Stwierdzili, że dosyć fajnie się udało te buraki utrzymać, więc w tym roku i my będziemy próbować, jeszcze nie mamy tych środków kupionych, tych oprysków, ale będziemy właśnie próbować również tą technologią. Zobaczymy, czy to wyjdzie u nas, bo jakoś tak te nasze buraki, nie wiem, czy to nie w porę były pryskane, czy co, czy jak, bo te chwasty po prostu się pojawiały, tak jakby nie wszystkie zabiegi były skuteczne. Wiadomo, nie było to tak, jakby one były zostawione same sobie, to na pewno nie, bo te chwasty były brane, tylko gdzieś tam później właśnie to odbijało i te buraki nie były tak czyściutkie jak u niektórych. Zresztą co do buraków, to i jakieś super wysokie plony na naszym gospodarstwie też nie występują, ale z tego, co właśnie ostatnio na zebraniu byłem, ostatnio to już jakieś parę tygodni temu, no to w średniej się mieścimy, także jeszcze takiej tragedii nie ma, nie? Są miejsca, gdzie te buraki wychodzą troszeczkę gorzej. No i tutaj właśnie macie planowane te zabiegi u nas. Co do tych wszystkich dawek się nie będę na razie rozpowiadał, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Gdzieś tam może buraki już porosną, jak te zabiegi zostaną przeprowadzone, to po prostu zobaczymy, czy to działa. Najwyżej gdzieś tam kiedyś jakąś wstawkę zrobię, czy jakieś obejście po polach i te buraki też bym Wam pokazał, jeśli kogoś ten temat interesuje, bo mój kanał to taki, wiecie, głównie rozrywkowy, coś tam przy bykach się pokręcimy, coś tam po polu ciągnikiem pojeżdżę, więc raczej pokazuję to ciekawostki, można u mnie jedynie posłuchać. No i karty pola, ale karty pola to chyba Wam pokażę, nie wiem, czy w osobnym odcinku. Na razie wrzucę Wam tylko takiego screenshota, jeszcze mam co do buraków nieuzupełnione wszystko. Myślę, że jak teraz to oglądacie, to już to uzupełniłem, na ten moment jeszcze nie. To oczywiście Excel, tak? Możecie dać znać, czy chcecie takie karty, czy korzystacie z innych systemów. To jeśli ktoś dotarł do tego momentu filmu i byłby zainteresowany, to dajcie znać w komentarzu, to najwyżej gdzieś tam nagram co i jak ja sobie to poczyniłem. Oczywiście są gotowe rozwiązania, ale dla mnie mniej wygodne, tam jest dużo rzeczy według mnie też niepotrzebnych, więc ja z tego nie korzystałem. Korzystałem kiedyś z 365 Farmnet, ale tam właśnie tak ta darmowa wersja albo jest okrojona, albo jakoś sporo niepotrzebnych dla mnie rzeczy też występuje. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Jak będzie,
ziemniaki mamy posiane, teraz mogłyby trochę popadać u nas już tak naprawdę. No ale w środku, głębiej w ziemi tej wilgoci naprawdę jest sporo, bo tak mokrej zimy nie pamiętam, aczkolwiek przez te właśnie ostatnie wiatry, które miały, mocno tą wierzchnią warstwę osuszyło. My tutaj jeszcze tym agregacikiem dwa razy żeśmy przelecieli, więc sami też trochę wysuszyliśmy bardziej tą ziemię. No i ta wierzchnia warstwa, jak widzicie, jest już sucha, już się kurzy. Dzięki, że ktoś to w ogóle ogląda, te moje wywody, i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!